Ciągle nowe wrażenia. Facet, który ma niespożytą energię. Grachuty było w tym trochę, ale Kiliana dużo więcej. Bardzo, bardzo mi się podobało, naprawdę. Było niekonwencjonalnie, ciekawie, nietypowo, ale pięknie. Koncert wspaniały, piosenki, które leżą w sercu, moim sercu, sercu Polaków, które wszyscy znają i te wspólne śpiewanie, myślę, że to było to, co całą publiczność ruszyła. Na zasceniu sceny kameralnej Teatru Polskiego spotkaliśmy wybitnego aktora wrocławskich scen, Mariusza Kiliana. Nie śmiej się, tak mówią twoi fani. Ja sobie myślę, że połamałeś trochę tego grechutę. Oj, mamy XXI wiek to raz. Dwa, na scenie był Kilian, nie grechuta. A poza tym byliśmy na przeglądzie piosenki aktorskiej, czyli na przeglądzie interpretacji piosenek. I ja po prostu spróbowałem zinterpretować teksty, które śpiewał kiedyś Grechuta. Wtedy była inna publiczność, były inne czasy. Niesamowite jest to, że mimo, że wszystko się zmieniło, to te piosenki, te teksty wciąż są niesłychanym aktorskim wehikułem. Tak, i można w tym naprawdę doszukać się całej lawy, że tak powiem, doznań, chęci i energii. I to pokazywałem dzisiaj na scenie. Andrzej Wajda mówił kiedyś, że żeby był dobre kino, to potrzebny, to 50% sukcesu to jest znalezienie dobrych aktorów. Jak się znajdzie dobrych aktorów, to już później jest dobre kino. I ja po prostu próbuję znaleźć dobre teksty. Jak znajdę dobre teksty, to wtedy później jakby idę w nie i myślę, że to jest clue całej sprawy. Wrażeń, dużo radości, dużo śmiechu, dużo absurdalnego humoru. To jest po prostu tak bardzo inne niż wszystko, co wcześniej doświadczyliśmy na całym PPA. No bardzo przyjemne. Nie sądziłem, że jest tak uzdolnionym muzykiem. Jestem pod wrażeniem. Zwierzę sceniczne, nowe wrażenia, takiego czegoś nie przeżyłem jeszcze, ale ma w sobie wolność i to jest super widać. Jak się czuliście w takim projekcie, który łączy ze sobą kombinację muzyki elektronicznej, różnych rytmów, ale również storytellingu? To było natchnienie, moje marzenie od dzieciństwa, żeby zrobić muzykę. I to po prostu tak siadło, że to jest niemożliwe. Libiążą. To się nasuwa. Kosmici koło Libiąża rzeczywiście krążyli. To był 83 rok. Ta słynna sprawa rzekomego lądowania UFO w Chełmku, bo to miało być pierwotnie w Libiążu, a właśnie w Chełmku. I to są, można to poszukać w czasopismach. Powiedz tak na koniec, co z tą cerą, bo rzeczywiście masz bardzo piękną cerę zachowaną i używasz jakichś specjalnych preparatów i tak dalej. Używam Giorgio Cibettoni, 4, serum zrobione
z Łodygi Pokrzywy, Meduzy, Lancelota, taka jest taka ryba, nazywa się Lancelot, ma taką lancę w formie ogona. To nie jest ogon w formie lancy, to jest bardzo ważne. I to wszystko się maceruje przez kilkadziesiąt miesięcy i potem powstaje z tego serum. Ja sobie to nakładam dwa razy do roku, na całą twarz i tyle.